Przekazanie domu dzieciom. W ten sposób uchronisz się przed jego stratą. Kiedy emeryci muszą udać się do domu opieki, często pojawia się kwestia finansowania ich pobytu. Część kosztów pokrywana jest z ubezpieczenia. Następnie miesięczny rachunek opłacany jest z emerytury. Jeśli jednak nie jest to wystarczające, wykorzystywane są rezerwy finansowe, aktywa, akcje lub inne cenne rzeczy, które posiada emeryt, w tym jego własna nieruchomość lub ziemia. Jedną z możliwości, która pozwoli uchronić nieruchomość, jest przekazanie domu dzieciom przez emerytów przed przeniesieniem do domu opieki. Jeśli dzieci otrzymają nieruchomość w formie darowizny lub przewidywanego spadku, staje się ona ich własnością i jest w ten sposób chroniona przed sprzedażą przez Urząd Opieki Społecznej. Jednakże przy przekazywaniu majątku za życia, takie jak przy dokonywaniu darowizny na rzecz swoich dzieci, należy pamiętać o kilku kwestiach. Nieruchomość musi być darowana na 10 lat wcześniej. W przeciwnym razie Urząd Opieki Społecznej może zażądać przeniesienia jej z powrotem na rodziców, co może prowadzić do przymusowej sprzedaży w celu pokrycia kosztów opieki. Ponadto darowizna musi być bezwarunkowa, nieodpłatna i poświadczona notarialnie, a rodzice powinni zastrzec własne prawo użytkowania w postaci prawa do mieszkania lub prawa pobytu. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.